Nie widzę szans powrotu do tych pięknych idei, to znaczy do idei utworzenia w Europie jednolitego obszaru celnego, wspólnego rynku. Orban jednak pewne interesy państwowe węgierskie realizuje, podczas kiedy Polska po prostu Ukrainie nadskakuje. Nadskakuje, więc i Ukraina traktuje Polskę no już z pogardą, zresztą całkiem słusznie. Ja też bym takim nadskakiewiczem pogardzał. Wykluczam taką możliwość, zakładając, że pan prezydent Duda w ogóle myśli, ale zakładam uprzejmie, że myśli, ale myśli tylko w takim zakresie, w jakim to jest dozwolone przez starszych i mądrzejszych. Witam państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. M. Glińska, to chyba pani Glińska, pisze tak. Ksiądz Isakowicz Zaleski to celebryta. Tu takimi wersalikami to pani napisała z wykrzyknikiem. Nikt chyba nie ma wątpliwości. No, myślę, że pani ma skłonność do pochopnego uogólniania. Jeśli pani nie ma wątpliwości, to nie znaczy, że nikt. Jest mnóstwo ludzi, którzy nie uważają księdza Isakowicza Zaleskiego za celebrytę. To znaczy za takiego, który znany jest z tego, że jest znany, tylko bardzo go cenią za to, że nie boi się wobec możnych tego świata prezentować własnych opinii, co więcej, bronić polskiego interesu państwowego. Nawet wobec pana prezydenta Dudy, który go za to tam obsztorcował, tam tak po chamsku muszę powiedzieć, go obsztorcował. Jak słyszałem to, co pan prezydent powiedział, to mi się przypomniało przemówienie Władysława Gomułki z 1968 roku, kiedy tam nawoływał literaci do pióra, studenci do nauki, syjoniści do syjamu, a księża na księżyc. To tak widać, że... I tu pyta dalej pani Glińska, czy on odprawia mszę świętą? Był ktoś na takiej? No ja byłem na przykład i muszę powiedzieć, że ksiądz Isakowicz Zaleski odprawia, zresztą każdy ksiądz katolicki ma obowiązek odprawienia mszy świętej, chyba jednej każdego dnia. Także tu ksiądz Isakowicz Zaleski, zresztą znam go osobiście, między innymi stąd, że kapituła Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza, której jestem sekretarzem, przyznała mu nagrodę za książkę Księża wobec bezpieki. Także no, miałem okazję wtedy go poznać i już od tamtej pory się znamy. Także nie, ja go nie uważam za celebrytę, to przynajmniej ja go nie uważam, to znaczy, że niektóre osoby go nie uważają za celebrytę. Nawet jeśli pani myśli, że nikt go nie uważa, nikt tam nie ma wątpliwości. Krystal Klut. Nigdy więcej już terroryzuje klub piłkarski, że przypomniał o rocznicy Wołynia. W jakim kraju my żyjemy? W banderowskiej Polsce, czy Polska nazywa się Banderpolin? Polacy, co z nami zaczynają wyprawiać? No to rzeczywiście nigdy więcej to jest taka organizacja delatorska, która tam się specjalizuje w donosach. No i dzięki temu tam dostaje jakieś gadzinowe fundusze, ale w związku z tym musi się uwijać i tam wykrywać antysemitów, ksenofobów, homofobów tam pod każdym krzakiem, bo inaczej nie dostanie tych forsy z tego gadzinowego funduszu. No i tyle. Nie byłoby powodu, żeby się przejmować tymi donosami, gdyby nie to, że tutaj prokuratury i niezawisłe sądy w podskokach tam te doniesienia traktują poważnie i zakładają jakieś sprawy, to rzeczywiście skandal jest. Cesarz Trajan, kiedy to było w głębokiej starożytności, zabronił
Pliniuszowi Młodszemu, który tam radził się go w liście, jak ma postępować wobec chrześcijan, już miał z nimi zgryzoty, to cesarz Trajan kategorycznie mu zabronił posługiwania się donosami, a u nas to po prostu, szanowny panie gestapo, pisze stowarzyszenie Nigdy Więcej, no i szanowny pan gestapo natychmiast reaguje. Ale to, cóż, czwarta Rzesza nie może w sposób istotny różnić się od Rzeszy Trzeciej. Także jakaś kontynuacja musi być. Grzechotnik 106, wspierający kanał. No dziękuję bardzo za wspieranie kanału, panie grzechotniku. Na ile pan Stanisław by oceniał rolę Unii Europejskiej jako formę inside job amerykańskich służb trzyliterowych w celu uproszczonej kontroli nad krajami Europy? Czy widzi pan szansę powrotu do pięknych idei przyświecających dawniejszej wspólnocie węgla i stali? Nie widzę szans powrotu do tych pięknych idei, to znaczy do idei utworzenia w Europie jednolitego obszaru celnego, wspólnego rynku, który rzeczywiście dał gospodarce europejskiej silny impuls rozwojowy, ale potem pojawił się pomysł, zresztą chyba zakładany od samego początku, żeby na tę piękną ideę wspólnego rynku nałożyć taką biurokratyczną czapę, która nawiasem mów w postaci Unii Europejskiej, właśnie rozbudowanych struktur biurokratycznych, które ten silny impuls rozwojowy gospodarczy właśnie wygaszają, czy wygasiły nawet. No więc nie ma szansy. I to nie dlatego, że Stany Zjednoczone, nie. Po prostu to jest koncepcja niemiecka. Unia Europejska jest niemieckim pomysłem, ponieważ Niemcom dwa razy się nie udało w XX wieku metodami militarnymi zjednoczyć Europy. No to po rozgromieniu Niemców w II wojnie światowej Niemcy postanowiły jeszcze raz spróbować do trzech razy sztuka, tym razem metodą pokojowego jednoczenia, to znaczy przekupywania biurokratycznych gangów, korumpowania biurokratycznych gangów okupujących poszczególne państwa europejskie. No i to się udaje znakomicie, także Niemcy z tego nie zrezygnują z całą pewnością. Ale to nie dlatego, że Stany Zjednoczone, nie. Regnard Stringer. Skoro Orban taki dobry, to skąd taka wysoka inflacja na Węgrzech? No, inflacja jest wszędzie, i u nas, i na Węgrzech, i w Niemczech, i tak dalej. Tyle tylko, że różnica między Polską i Węgrami jest taka, że inflacja jest i tu, i tam. Natomiast Orban jednak pewne interesy państwowe węgierskie realizuje, podczas kiedy Polska po prostu Ukrainie nadskakuje. Nadskakuje, więc i Ukraina traktuje Polskę no już nie, z pogardą, zresztą całkiem słusznie. Ja też bym takim nadskakiewiczem pogardzał. No to Ukraińcy mają przecież też są spostrzegawcze. Kazimierz 471. Mam pytanie do pana Stanisława. Skąd to przekonanie niektórych tak zwanych polityków, że ruska onuca bardziej śmierdzi niż ukraińska? Pozdrawiam, czekam na polskie skarpety. Proszę pana, ja nie wiem, ale widocznie wąchali jedne i drugie, no i doszli do takiego wniosku. Ale żeby tak wąchać onuce, to trzeba mieć do tego specjalnego nosa. Więc niektórzy mają te specjalne nosy. Pan Krzysiek Stański. A konfabulacja kuca przed Banderlandem, czy nie? No nie wiem, co ma pan na myśli, mówiąc konfabulacja. Konfabulacja to oznacza zmyślanie. Zmyślanie, no to nie wiem jak na to pytanie odpowiedzieć.
No już Banderland to mniej więcej się domyślam, ale co to jest ta konfabulacja i czy ona kuca przed barwą. Także proszę się trochę jaśniej wyrażać przy zadawaniu pytań, bo wpędza mnie pan w kłopotliwe sytuacje. Karakulimbro. Dlaczego ogół publicznych wypowiedzi kończy się jedynie na wątku ekshumacji i upamiętnienia miejsca faszystowskich, banderowskich zbrodni? A co z reparacjami za zawłaszczone mienie i co z naturalnym przecież po zmianie granic w 1945 i po ustaleniu granicy państwowej z tym nowym państwem, żądaniem zwrotu zagrabionych wiekowych zasobów dóbr polskiej kultury i sztuki, zbiory Ossolineum, zabytki architektury, myśli techniczne i prywatne kolekcje dzieł sztuki, między innymi baworowskich, dzieduszyckich, są dziś prezentowane przez hajdamaków głupkom z zachodu jako swoje. Czy pan Duda choć przez chwilę o tym pomyślał? No, jestem przekonany, że pan Duda, gdyby o tym pomyślał, to zaraz by splamił mundur ze strachu. Wykluczam taką możliwość, zakładając, że pan prezydent Duda w ogóle myśli, ale zakładam uprzejmie, że myśli, ale myśli tylko w takim zakresie, w jakim to jest dozwolone przez starszych i mądrzejszych, a tak jak w innym zakresie szerszym, to na wszelki wypadek chyba nie myśli. Aceo Spajdes. Jeżeli Ukraina ma rezerwy 30 miliardów dolarów, to dlaczego dalej żebrze? No bo jej dają. Bo jej mimo co dają, no to głupi ten, co daje, głupszy, co nie bierze, prawda? No to jasne. Pan Tomasz Sadowski, 1515. Pantelus z pewnością ma kompetencje ministerialne. Dlaczego pan je podważa? No myślę, że pan Sadowski musi znać pana Telusa i na tej podstawie twierdzi z taką stanowczością, że ma on kompetencje ministerialne. No to żeby mieć kompetencje ministerialne, to sam wielkich kompetencji nie trzeba mieć. Ale ja nie podważam jego kompetencji. Ja zwracam tylko uwagę, że pan Telus zapowiadał już od chyba 2 miesięcy, że ujawni nazwy firm, poda do publicznej wiadomości nazwy firm, które zasypały polskie magazyny tym ukraińskim zbożem technicznym. No i jak dotychczas się nie ośmielił. Nie dlatego, żeby nie wiedział, bo przecież my wiemy, że to zboże ukraińskie, eksporterami tego ukraińskiego zboża, to są 3 koncerny. Cargill, DuPont i Monsanto. Te pierwsze to są amerykańskie, a ten trzeci to też był amerykański, tam miał siedzibę w Missouri, ale został przed kilkoma laty wykupiony za 63 miliardy dolarów przez niemiecki Bayer. I wszystkie te trzy koncerny, które mają na Ukrainie 17 milionów hektarów ziemi, te trzy koncerny wszystkie mają w Polsce swoje oddziały. Ale widocznie panu ministrowi, no to jak my to wiemy, to pan Telus nie może tego nie wiedzieć. Ale dotychczas nie podał do publicznej wiadomości nazw firm, które polskie magazyny zasypały tym zbożem. Dlaczego? No tego nie wiem, ale nie wykluczam takiej możliwości, że ktoś tam starszy i mądrzejszy mu powiedział: wiecie, rozumiecie, Telus, wy nie kłapcie dziobem, bo inaczej będzie z wami brzydka sprawa. No to pan Telus ma kompetencje ministerialne, ale wie, od skąd dokąd można mu tam dokazywać. Także tak to wygląda. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cyklu. Temat rzezi wołyńskiej jest cenzurowany przez polityków i dziennikarzy. Książka Wołyń bez mitów łamie tę zmowę milczenia i odkłamuje prawdę o tych tragicznych wydarzeniach. Książka dostępna na capitalbook.pl.